Dzień dobry, witam Was serdecznie na Owl Drive Studio. W tym odcinku będę Wam prezentował tego oto Fendera, wykonanego w Kalifornii, w Coronie w Kalifornii, American Professional 2. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału z tą gitarą, już naprawdę, z wysokiej półeczki. Co się będzie działo? Myślę, że się zaraz wszystko okaże. Zanim zaczniemy jednak, ci co nie subskrybują kanału, a wiem, że Was troszeczkę jest, kliknijcie guziczek subskrybuj, wtedy będziecie poinformowani na wszelkich, o wszelkich nowościach na kanale. Ja się będę cieszył. Co to ma być? Wszystko, wszyscy będą szczęśliwi, prawda? No dobra, bez przedłużania lecimy. No dobrze, i co my mamy tutaj za cudo? Nie jest to taki zwykły Telecaster, tylko właśnie ta wersja Professional 2. To już jest taki modern, troszeczkę z takimi bajerkami na wypasie instrument. Standardowo tutaj oczywiście mamy korpusik z Olchy, bardzo zresztą piękny. Napiszę Wam wagę w ogóle, ile ta gitara kosztuje, bo teraz nie chcę tej wagi szukać. Zważę Wam i Wam to wszystko podam, ale nie waży więcej jak 4 kilo, na pewno. Gryf jest tutaj wykonany oczywiście z klonu, podstronica z palisandru pięknego, on jest w ogóle takim satynowym, pięknym wykończeniu, uretanowym, satin uretan wykończenie. Co jeszcze mamy tutaj w pakiecie? No progi na dzień dobry są naprawdę wykończone bardzo, bardzo dobrze, tutaj do niczego nie można się przyczepić. No taki wiecie, instrument jak już kosztuje 8,5 tysiąca w tym momencie, ale w sumie to mamy marzec, więc może za chwilę będzie kosztował dychę. No ceny po prostu skaczą w górę, sami wiecie jak. Ale sorki. Ale co jeszcze z tych dodatkowych rzeczy? Tutaj mamy piękne wcięcie, prawda, na stopkę. Ja uwielbiam to w Fenderach, mimo że nie jestem jakimś wyścigowcem, to lubię takie delikatne wcięcie, żeby tutaj nie było kanciato. Ja w swoim Fenderze Deluxe z Meksyku, co prawda, też to mam. Klucze bardzo dobre jakościowo fenderowskie, a do gitary dostajemy za to bardzo wypasiony case z akcesoriami ukrytymi w tej oto pięknej skryteczce. Co my tu mamy? No standardowy układ Telecastera, tylko że przystawki z wysokiej półeczki V-Mod 2. Mamy tutaj siodełka brasowe, czyli zmosiężne, takie w kształcie bullet, które jeszcze też mają lepiej wpływać na wybrzmienie instrumentu. Ten mosteczek, ta puszeczka, no to ona jest też taka troszeczkę modern, czyli jest wycięta. Ja Wam zrobię zbliżenie, że tutaj aż tak bardzo się nadgarstek o nią nie zahacza. No przełączniczek dwupozycyjny, potem potencjometr głośności oraz tonu, o tym chyba nie muszę za bardzo mówić. Gniazdo! Natomiast tutaj dodatkowo mamy jeszcze taki bajer, uwaga. Wyskoczyło. Ten push-pull, słuchajcie, z połączenia równoległego tworzy nam połączenie szeregowe. Co nam daje to całe połączenie szeregowe, tutaj przystawek? W teorii można by nawet rzec, że te dwie przystawki stają nam się humbuckerem, ale z uwagi na taki ich rozstaw ciężko to porównać do czegokolwiek. Natomiast brzmienie jest bardziej skompresowane, takie mniej dzwoniące, no ale też rzeczywiście głośniejsze. I to właśnie za chwileczkę Wam zaprezentuję. Ok, jestem teraz na przystaweczce przy gryfie. Może trochę się obniżę tutaj z tą kamerą. O, tak żebyście gitarę widzieli. A czoło w sumie mogę sobie trochę ściąć. O. Jestem przy gryfie. Dobra, wracam do środkowej pozycji. I
nie robię push-pull. Patrzę, czy nie przewaliłem sygnału. Chyba nie. Jak coś, to przepraszam. Jeszcze raz sobie robimy, bez push-pulla. Słychać różnicę. Naprawdę to się może do jakichś takich cieplusieńkich solóweczek gdzieś to przydać. Prawda, że mniej dzwoni jak się go włączy? Może zagram coś takiego, go się ściszy. Zupełnie inna bajeczka. Co do komfortu grania na tej gitarze, no to powiem wam, że jest mega. Po prostu jest mega. Kiedy się ten instrument do łapy bierze, to naprawdę czuć, że ach, wielki przełom tak następuje. Między gitarami tam za 500 zł czy coś takiego. Bardzo dobrze przygotowany do gry instrument. No i tego nie można mu w żaden sposób zarzucić. Ja wiem, że można robić próbki dźwiękowe. Ja zresztą zrobiłem takie próbki, gdzie porównywałem, albo za chwilę będzie to na kanale, taniego Telecastera do drugiego. To tylko jest kwestia brzmienia. Natomiast tutaj to, co się czuje w ręce, no, dla gitarzysty jest chyba nawet jeszcze ważniejsze od tego wszystkiego. Ale brzmieniowo on jest oczywiście fantastyczny również. Po prostu wszystko mi się tutaj podoba. I ciepłota tej przystawki, i zaziorek tej przystawki, no a ten push-pull tutaj tylko i wyłącznie daje nam kolory. No to co? Przesterkiem jeszcze, nie? Albo nie, jeszcze wam jakieś takie pogram. Jakiegoś bluesiorka jeszcze. Pięknie odzywający się instrumencik. Fajowo, prawda? Posłuchajmy sobie jeszcze jakichś newralgicznych miejsc. Jakiś przesterek mały. Zobaczmy, jak teraz ten push-pullek działa, tworząc tam właśnie jakiegoś, w teorii, a la humbuckera.
Palce nie chcą dzisiaj słuchać. Może dlatego, że trochę chory jestem. Słyszycie pewnie, nie? No i czas na coś mocniejszego. Znacie to? Zobaczcie, jak to grałem na ukulele, tak swoją drogą. Też to było dużo przygód związanych z tym. Naprawdę, na przesterze, łoi to jak na Telecastera, świetnie. Punk rocka się nadaje jak najbardziej, bardzo mi się podoba ten brzękliwy ton tej przystaweczki. No hard rocka pewnie mnie zaraz wszyscy zjedzą, pewnie i może i tak, ale pewnie nie. Nagrywałem różne riffy z riffami gitarowymi, mam teraz pustkę w głowie. A, coś tam Judas Priest było. Prawda? O, Jackson. Nie? To są fajne rzeczy. A coś polskiego naszego znowu zagram. Bo gram zawsze. Ale bardzo lubię te riffy. Może na tym lepiej? No i nie. Znowu mi się aparat przegrzał, no, w takim momencie.
Zresztą to jest też ten moment, w którym pewnie muszę po dzieci jechać, więc muszę się zbierać. Gitarka mega, mega fajna. Może sobie na 40 krupię jakąś gitarę tego typu, tylko że pewnie strata, jak znam siebie, i musi być, wiecie, jakieś zielone pewnie, jak znam siebie również. No, oczywiście polecam serdecznie tym, którzy, dla których te 8,5 tysiąca to jest sekupy, prawda? Fajna gitara, no ale czy warto płacić aż tyle do nauki na początek? Czy ktoś wyczuje tę oto różnicę między tym instrumentem? Ja to niby czuję, chociaż na ślepo nie wiem, czy bym dał się nie złapać w jakieś sidła. Tak naprawdę, jak wiem, no to wiem, a jakbym nie wiedział, sprawdzimy kiedyś. Pojadę do jakiegoś sklepu i coś tam potestuję. Ja wam tak czy inaczej bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Dajcie jakiegoś kciuka w górę, napiszcie jakiś komentarz, to bardzo mi pomoże w jakimś tam pozycjonowaniu tych wszystkich algorytmów, tego YouTube'a i tak dalej. Dziękuję serdecznie patronom wszystkim kanału, którzy mnie wspierają. Każdy z was również takim patronem może zostać oraz mieć dostęp do dodatkowych materiałów na kanale albo też szybciej je otrzymać. To nie jest ostatni film z tą gitarą na kanale. Będę robił jakieś porównanie różnych telecasterów, od takich za 500 zł do chociażby takich, na ślepo. Także zobaczymy, czy wtedy wy odgadniecie. To było na tyle. Dzięki serdecznie. Na razie. Cześć i pa.